Witamy bardzo serdecznie wszystkich zawodników na wieży turnieju 3x3 Basket Cup Krasni 2020. Jesteśmy tutaj dzięki Urzędowi Miasta Krasni, Ministerstwu Sportu oraz prywatnym sponsorom takich jak MPK Kraśni, Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji oraz Gamano Weselny oraz Biuro Podatkowe Mariusz Gomiński. Wielkie brawa dla sponsorów i dzięki nim możemy tutaj dzisiaj być. Brawa. Tak jak widzicie, 3x3 basket, koszykówka 3x3 jest już sportem olimpijskim, więc myślę, że jest to pierwszy, ale na pewno nie ostatni turniej z tego typu. Za rok na pewno spotkamy się w tym samym miejscu, na pewno jeszcze liczniej. I dlatego z gorąco Was zapraszam do tego, byście promowali tą dyscyplinę sportu, bo jest bardzo fajna, efektowna i szybka. Z tego miejsca chciałbym również przywitać z imienia burmistrza miasta Krasnik Wojciecha Wielka, pana Krzysztofa Papisza, kierownika edukacji, kultury, sportu i spraw społecznych i kilka słów na wsparcie. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym podziękować Pawłowi i jego wszystkim kolegom i przyjaciołom, dzięki którym w ogóle koszykówka w Kraśniku ma się dobrze, ale również w imieniu burmistrza Wojciecha Witka powitać również Was wszystkich na tym turnieju. Musiałem dzisiaj, tak mówiąc, prywatnie być, dlatego że Paweł się zaczął obrażać, że na deblach mnie nie było, ani na jednym, ani na drugim zakończeniu rozgrywek. Przyszedł taki smutny do urzędu, że no, już koszykówki nie lubimy, albo nie lubię. To nieprawda, tylko są inne dyscypliny też sportowe. A to, że nie jest to nieprawda, to jest to, że burmistrz obejmuje patronatem tego typu imprezy i dzisiaj jestem tutaj w jego imieniu. Chciałbym tak jeszcze raz podziękować, życzyć Wam, w zasadzie to już takie było troszeczkę życzenie, że skoro to jest sport olimpijski, to może nie wszyscy Was tak patrzą, tak jak ja, ale niektórzy mają szansę, jak będą pracować, żeby mieć takie marzenie, żeby być tym reprezentantem Polski i wystartować w olimpiadzie. Jak wiecie, słuchajcie, taka olimpiada dzieci i młodzieży odbywa się obecnie. Niedawno mieliśmy tutaj zakończenie w ogóle piłce ręcznej. Dzisiaj mamy o 10:30 rozpoczęcie piłki siatkowej dzielnicy fabrycznej i już w tym tygodniu najbliższym tu będzie tenis stołowy, też olimpiada. Więc tak jak się rozejrzycie, tutaj też jest Kraśnik Miasto Sportu, to jest to przykład na to, że w Kraśniku naprawdę wszyscy, którzy chcą w jakiejś dyscyplinie brać udział w rozgrywkach, trenować, naprawdę mają takie możliwości. No i cóż, jeszcze raz życzę Wam dlaczego pewnej ręki, dobrego oka i niech zwyciężają najlepsi. No i jeszcze bardzo ważna, bo mówimy o olimpiadzie, fair play. Ale my się wszyscy tutaj znacie i szanujecie nawzajem, więc myślę, że to tylko jest takie niepotrzebne przypomnienie, aczkolwiek zawsze w tej fervorze walki tam gdzieś ta złość sportowa musi być. Także jeszcze raz dziękuję Paweł, dziękuję bardzo za zaproszenie i myślę, że koszykówka jest tą dyscypliną sportu, która właśnie promuje miasto i też będziemy starać się pomagać, jak tylko jest to możliwe. Dzięki właśnie Wam, wszystkim zawodnikom, ale również i działaczom, którzy działają bardzo aktywnie. Dziękuję. Panowie, sędziować. Meczem będzie pan Karol Nowak, sędzia najwyższej klasy w Polsce. Wielkie brawa dla niego. Oczywiście mamy młodych adeptów również sędziowania, którzy będą pomagać. I tak jak
co roku na Lebla, teraz na Trio. Przypomnę tylko może przepisy, bo to mówię, przepisy, tak jak mieliśmy 2x2, troszeczkę różnią się od tego, co jest 3x3. Gramy 10 minut lub 21 punktów. To jest zasada, która obowiązuje i tak będziemy grać. Tylko z tego nie będziemy zatrzymywać czasu. Chyba, że będzie czas, wynik był bardzo wyrównany. Ostatnia minuta każdego spotkania przy remisie. Czas będzie zatrzymywany na rzuty rywoty. Nie ma skoku do piłki, tylko rozpoczęcie jest od wyrzutu monety. Każda akcja trwa 12 sekund. Nie mamy zegara, więc każdy sędzia, który będzie sędziował, będzie odliczał od 7 i później po 5, 4, 3 musicie wykonać akcję rzutową. Każda akcja, każde zdobienie jest 12 sekund. Zaczynamy ze środka, z koła środkowego boiska. Przerwa na żądanie dla każdej drużyny jest 30 sekund. Oczywiście, jeżeli jest drużyna czteroosobowa, zmiany są przy martwych piłkach. Oczywiście jeden punkt pola punktowego, a tak jak kiedyś trzypunktowe, to są punkty 2. Błąd 5 sekund, czyli szczelnie kiedy zawodnik z piłką musi w ciągu 5 sekund musi oddać lub podać piłkę lub rozpocząć rozmowanie. 12 sekund, błąd 12 sekund, czyli tak, macie na oddanie rzutu, faul, błąd obrony, nowe 12 sekund, out, dogrywamy do końca akcji. W ataku, łącznie z autem, nawet 12 sekund dla przeciwników po gwizdku. Oczywiście wymiana, za każdym razem wymiana piłki jest rozpoczęcie, jest to wymiana piłki między zawodnikiem obrony i ataku. Faule akcji rzutowej, piłka wpada do kosza, czyli faul od 1 do 6 zaliczamy każdy punkt, czyli end one plus 1 rzut wolny, tak? Faule 5, 7, 8, 9 zaliczamy wszystkie punkty plus 2 rzuty wolne, nawet 12 sekund. I faul 10 i następne zaliczamy każdy punkt przy akcji rzutowej, 2 rzuty wolne i posiadanie piłki dla drużyny, która była w posiadaniu. I nowe 12 sekund. To tak w skrócie, oczywiście będziemy przypominać wam o tych przepisach na każdym boisku. Z tego co zobaczyłem, 8 drużyn jest w kategorii Open. Gracie każdy z każdym, więc macie dużo granic. 7 drużyn jest w kategorii Open, więc każdy z każdym. W najniższej kategorii są drużyny 3, też gracie każdy z każdym. I później przechodzimy z kategorii Open na 2 boiska i będzie mogła się odbywać. Oczywiście, jeżeli drużyna będzie miała mecz po meczu, zrobimy delikatną przerwę, żebyśmy po prostu tutaj dotrwali do końca. Życzę wszystkim udanej zabawy, grania fair, dużo koszy, fajnej zabawy, miłego sobotniego poranka. Życzę wszystkim raz jeszcze udanej zabawy.
udajemy się do podsumowania dzisiejszego turnieju 3x3 Basket Cup Krasnie 2020. I tak, w kategorii do 14 lat trzecie miejsce zajęli Jan Kuźnicki. Jan Kuźnicki, Sawary Lenartowicz i Jan Kotuła odebrali już puchary. To trzecie miejsce. Miejsce drugie. Wstępujący bracia. Bartek Reisinger, Kowalski Karol, Mateusz Grube. Wielkie brawa. Zapraszam do Miejsce trzecie,
wybrała za zaangażowanie i walkę najmłodsza drużyna. Nikt nie ma jeszcze 17 lat, 16-15 lat. Miejsce drugie, Janów. Zapraszamy. Janów, to jest w pomiu. Parę więcej, proszę. Bezpośrednie spotkanie. Jeden punkt więcej. Brawa, na to, żeby zjadować. Pierwszy prawa, przypomina